plany książkowe i muzyczne. Godra muzyka jest niekończącą się podróżą, a Godra, mistrz ambientowych pejzaży, nieustannie odkrywa nowe światy dźwięku. W jego dyskografii można dostrzec nie tylko ewolucję artystyczną, ale również głęboką refleksję nad życiem, kosmosem i ludzką naturą. Teraz, stojąc na progu nowego etapu swojej kariery, Godra przygotowuje się na coś wyjątkowego. Setna płyta, Miasto Aniołów. Godra zbliża się do wydania swojej setnej płyty, Miasto Aniołów, której premiera planowana jest na 10 listopada 2024 roku. To wyjątkowe wydawnictwo będzie początkiem serii inspirowanej książkami science fiction i fantastyką naukową, zatytułowanej Godraizmy – Miasto Aniołów. Album ten, będący hołdem dla kosmicznych podróży i anielskich inspiracji, ma być zarówno muzyczną, jak i literacką eksploracją świata przyszłości. Kolejne epki – Łowca Archanioła i Nowa Pangea. Zaraz po premierze Miasta Aniołów Godra wypuści dwie kolejne epki. Łowca Archanioła, planowany na 17 listopada 2024 roku, zagłębi się w mistyczne opowieści o archaniołach i ich nieziemskich misjach. Następnie 24 listopada 2024 roku ukaże się Nowa Pangea, epeka, która przeniesie nas do zjednoczonej przyszłości Ziemi, Nowej Pangei, gdzie granice między narodami zanikają, a ludzkość staje się jednością. Godraizmy. Literacka odskocznia. Wszystkie te muzyczne wydawnictwa będą nawiązywać do serii książek science fiction zatytułowanej Godraizmy. Pierwsza część serii Miasto Aniołów, części 1 i 2 oraz Imperium Aniołów Nowa Pangea zapowiadają wielkie literacko-muzyczne wydarzenie. Te książki, będące połączeniem fantastyki naukowej i głębokich refleksji nad przyszłością ludzkości, wzbogacą doświadczenia słuchaczy o nowe wymiary. Wielkie wydarzenie. Te wyjątkowe wydawnictwa będą świętem dla fanów Godra i miłośników literatury science fiction. Przenikające się światy muzyki i książki stworzą unikalne doświadczenie, które pozwoli zanurzyć się w kosmiczne wizje i futurystyczne krajobrazy. To wielkie wydarzenie zapowiada nową erę w twórczości Godra, łącząc jego muzyczne i literackie pasje w jedno spójne dzieło. Epilog. Pocałuj i odjedź. W tym niezwykłym momencie warto również wspomnieć o książce Pocałuj i odjedź autorstwa Jacka Pełki. Ta dwuczęściowa saga jest refleksją nad miłością, rozstaniem i poszukiwaniem swojego miejsca w świecie. Jak w muzyce Godra, tak i w książce Pełki, podróż jest ważniejsza od celu. To opowieść o pożegnaniach, które są jednocześnie nowymi początkami, o miłości, która trwa mimo odległości i czasu. Pocałuj i odjedź przypomina nam, że każde zakończenie jest tylko preludium do nowego rozdziału. Tak samo jak w życiu, tak i w twórczości Godra wszystko się zmienia, a muzyka jest tym, co nas łączy i prowadzi przez kolejne etapy naszej podróży. Nowy początek. Stojąc na progu nowej ery, Godra zaprasza nas do wspólnej eksploracji nieznanych światów, zarówno muzycznych, jak i literackich. Jego setna płyta, Miasto Aniołów oraz kolejne epki Łowca Archanioła i Nowa Pangea będą nie tylko muzycznymi dziełami, ale również literackimi manifestami przyszłości. To wielkie wydarzenie otwiera nowy rozdział w twórczości Godra, zachęcając nas do zanurzenia się w nieskończonym oceanie dźwięków i słów. Godra z każdą nową kompozycją, każdym dźwiękiem zabiera nas w podróż, która nigdy się nie kończy. To podróż, w której każda nuta jest krokiem naprzód. Każdy album nowym światem do odkrycia. I choć nie wiemy, co przyniesie jutro, jedno jest pewne. Muzyka Godra będzie nas prowadzić dalej, wciąż na nowo, odkrywając w nami piękno wszechświata i głębię ludzkiego doświadczenia.